Z ulicy Stryjskiej we Lwowie usunięto pomnik chwały, który symbolizował rzekome wyzwolenie przez Armię Radziecką Lwowa w 1939 roku i po raz drugi w lipcu 1941 roku. Zdemontowany monument trafił do Muzeum Terytorium Terroru. To jest słuszna decyzja, że ten pomnik, który symbolizuje dyktaturę władzy radzieckiej, przeniesiono do muzeum. Demontaż monumentu trwał kilka lat. Najpierw usunięte zostały podstawa i dekoracje. Jako ostatnie figury przedstawiające matkę ojczyznę i radzieckiego żołnierza. Dwie ostatnie rozebrane figury będą znajdować się w naszym muzeum. Będziemy je badać, podobnie jak kapsułę czasu, którą znaleźliśmy wewnątrz pomnika. Większość mieszkańców Lwowa uważa, że pomnik należało zdemontować. Mój stosunek do takich pomników jest negatywny. Wokół tego pomnika toczyły się nieporozumienia. Jedni uważają, że ten radziecki pomnik stanowi jakieś upamiętnienie i powinien pozostać, a ktoś uważa, że lepiej trzeba usunąć i zamienić na jakiś inny. Uważam, że dobrze, że został zdemontowany. Monument bojowej chwały Zbrojnych Sił Związku Sowieckiego wzniesiono w 1970 roku obok nieistniejącego cmentarza stryjskiego, gdzie chowani byli głównie Niemcy. Co będzie teraz w tym miejscu? Na razie nie wiadomo. Trwają ustalenia.